Ani jednej więcej, ani jednej jej serce też biło cichnąc gasnącym pętlem. Ani jednej więcej w tym momencie. Ktoś musi im przypomnieć o człowieczeństwie. Ani jednej więcej, ani jednej jej serce też biło cichnąc gasnącym pętlem. Ani jednej więcej w tym momencie. Ktoś musi im przypomnieć o człowieczeństwie. Ani jednej więcej, ani jednej jej serce też biło cichnąc gasnącym pętnem. Ani jednej więcej w tym momencie. Ktoś musi im przypomnieć o człowieczeństwie. Pomyśl o sekundach splecionych w nieskończoności, przeczekiwanych w rytm rosnącej gorączki, w monotonnej scenerii szpitalnych szarości, o więdnącej nadziei, że koszmar kiedyś się skończy. Pomyśl o fatum gehenny, przed którym nie ma ucieczki, o jadzie krążącym we krwi, o każdym objawie sepsy. Pomyśl o oczach córeczki, póki świadomość cierpi, bo wylękniony wzrok lekarza skrywa wyrok śmierci. Mógłby pomóc, mają instrumenty, przypadek jest beznadziejny, nikt nie neguje tragedii, ale każdy się boi ciężkich konsekwencji. Umierasz pod dyktat sekty, gotowej skąpać kraj we krwi. Dosyć. Ani kroku w tył. Ani jednej. Więcej. Ani jednej więcej, ani jednej jej serce też biło cichnąc gasnącym pętnem. Ani jednej więcej w tym momencie. Ktoś musi im przypomnieć o człowieczeństwie. Ani jednej więcej, ani jednej jej serce też biło cichnąc gasnącym pętnem. Ani jednej więcej w tym momencie. Ktoś musi im przypomnieć o człowieczeństwie. Ani jednej więcej, panie pseudoprezydencie. Żulczyk określił, kim jesteś, nie sile się na konkurencję. Ani krok w tył przed faszystami w Sejmie. Głoszą boskie orędzia, cuchnie im z ust piekłem. Jak nazwać kobietą tę chorą psychopatkę, co razem z diabłem w sutanie wpychają krzyż do gardeł każdej ciężarnej, twojej żonie i matce, bo pragną stać i patrzeć, sycić wzrok gasnącym światłem. Ich mocodawcy przekują ból w propagandę, reżyserując ten koszmar, znany im był wachlarz następstw. Nie oddamy ani jednej, ani jednej, żadnej. Ani jednej więcej, ani jednej, żadnej. Dosyć. Ani kroku w tył. Ani jednej. Więcej. Jak długo jeszcze potrwa ten chory spektakl przymusowego macierzyństwa i niechcianego męczeństwa na żywych marionetkach? Już pora przestać, ani jednej więcej. Już pora przestać.